Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w Parlamencie Europejskim ważne wydarzenie. Został zatwierdzony raport przygotowywany na temat Partnerstwa Wschodniego przez pana posła Marka Siwca. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować wyniki tego raportu. Jak Państwo wiecie, kwestia Partnerstwa Wschodniego jest ważna i dla naszego rządu, także dla naszej prezydencji. Bardzo proszę, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Ja wyrywam Państwa trochę z tej atmosfery pracowitego polskiego Sejmu. Rozumiem, że mówię o rzeczach zupełnie abstrakcyjnych w tej chwili, no ale co zrobić, taka praca. Dziękuję Sojuszowi Lewicy Demokratycznej mojej partii za gościnę, ale akurat taka konferencja mogła się odbyć dzisiaj albo w ogóle i tutaj albo w ogóle, no bo pewnie w Biurze Parlamentu Europejskiego byłoby nam się trudno spotkać. Otóż ja jestem sprawozdawcą raportu, który dotyczy przeglądu polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej w części, która właściwie odnosi się do Partnerstwa Wschodniego. Jak Państwo dobrze wiecie, Partnerstwo Wschodnie to jest zupełnie słusznie traktowane jako, Polska traktowana zupełnie słusznie jako współrodzic tej inicjatywy. 5 lat temu w ogóle polityka sąsiedztwa została w Unii Europejskiej zapoczątkowana. Po 5 latach dokonujemy przeglądu tej polityki i przedwczoraj Komisja Spraw Zagranicznych przegłosowała raport, który będzie niebawem głosowany na sesji plenarnej, ale jego zasadnicza część już właściwie jest przesądzona i dlatego kilka słów na temat tego, czego możemy się spodziewać od polityki wschodniej Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego w ciągu najbliższych latach. Otóż po pierwsze, ta polityka przetrwała, co wcale nie było takie oczywiste, przetrwała w kontekście tego, co dzieje się w Afryce, a mogę powiedzieć, że wypowiadałem tę tezę, że właściwie doświadczenia Wschodu, doświadczenia Europy Środkowej i krajów poradzieckich pokazują, że jeżeli odpowiednio konsekwentnie i długo prowadzi się politykę promocji demokracji, to ona przynosi swoje efekty. Dzisiaj 6 krajów objętych polityką wschodnią, poza Białorusią, czyli 5 tak naprawdę, jest jakość demokracji jest tam lepsza i prowadzimy z nimi aktywną współpracę na rzecz wdrażania reform, wdrażania tych rozwiązań, które obowiązują w Europie. Czyli po pierwsze przetrwaliśmy. Po drugie, będziemy w najbliższych latach dbać o jakość demokracji. Będziemy tworzyć indywidualne wzorce, które będą akceptowane przez poszczególne kraje. Oni sami będą te wzorce akceptować i będziemy po prostu patrzeć, ile zmieniło się w systemie sądownictwa, na ile skutecznie walczą z korupcją, na ile utrzymują demokratyczne systemy wyborcze, na ile można mówić o tym, że to nie jest tylko kaprys z chwili, tylko że społeczeństwa na trwałe zdecydowały się iść w tym kierunku. Punkt kolejny, który jest czymś nowym, to postawienie na kontakty międzyludzkie. Stwierdziliśmy, że kanał komunikacji z tymi społeczeństwami poprzez rządy, poprzez administrację jest nieefektywny. Wydawanie pieniędzy jest marnotrawstwem. Można powiedzieć, że rządy wszystkich tych krajów, niezależnie od tego, jak rzetelnie działają, chętnie przyjmują każdą pomoc, natomiast bardzo niewiele z tych pieniędzy trafia do społeczeństwa, bardzo niewiele tych pieniędzy tworzy fundamenty zmian w mentalności społeczeństw, więc stawiamy akcent na kontakty z organizacjami pozarządowymi, z młodzieżą, z elitami, intelektualistami, kadrą wyższych uczelni, a co nowe z samorządami i związkami zawodowymi. Temu ma służyć kolejna rzecz, która jest zapisana w raporcie, to jest zmiana polityki wizowej. Polska chce w bardzo aktywny sposób, Parlament Europejski, ale Polska również, doprowadzić do tego, aby wizy nie były przeszkodą w prowadzeniu polityki kontaktów z ludźmi. Także reasumując, i ostatnia sprawa z opisu raportu, pieniądze. Otóż my jesteśmy realistami, piszemy co prawda o tym, że trzeba więcej pieniędzy, bo dziwne było, gdybyśmy się o to nie upominali, ale pieniędzy może nie być więcej, natomiast chcemy, aby zostały lepiej wydawane, żeby było mniej marnotrawstwa, żeby było więcej finansowania projektów domkniętych, projektów takich, które tworzą pewną nową jakość prawną, nową jakość społeczną i liczymy na to, że przyszła perspektywa finansowa
doprowadzi do sytuacji, w której Partnerstwo Wschodnie otrzyma pieniędzy przynajmniej tyle samo, ile w tej chwili, co w Unii Europejskiej nie jest takie wcale oczywiste. I teraz małe podsumowanie. Otóż, jak wiecie Państwo, szczyt dotyczący Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w Warszawie, nie w Budapeszcie, miał być w maju. Mamy więc trochę czasu jeszcze, aby jako kraj przewodniczący Unii Europejskiej eksponować swoje zasługi w tej dziedzinie. Mamy również czas, aby pokazać, że Polska potrafi być również aktywna w innych miejscach kryzysowych na świecie, a tutaj Afryka Północna jest doskonałym przykładem, gdzie nasze doświadczenia z czasów transformacji mogą okazać się przydatne i zbudują naszą wiarygodność, jeśli chodzi o budowanie polityki wschodniej. Czyli jest czas na wrzucenie trzeciego biegu, jest czas, aby Polska była promotorem lepszej polityki wschodniej, bardziej efektywnej, bardziej zorientowanej na ludzi. I do tej beczki miodu teraz będzie łyżka dziegciu. Otóż doszło do bardzo poważnej awantury, w której pokłóciliśmy się o sposób sformułowania idei przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, tych krajów, o których mowa. Socjaliści i demokraci, moja frakcja, jak zresztą przekonywaliśmy pozostałych, jest za tym, aby mówić o integracji, aby nie obiecywać członkostwa, bo to jest nierealne, aby mówić o tym, że perspektywa członkostwa jest motorem zmian, jest ważnym argumentem, aby reformy w tych krajach zostały realizowane. Zostaliśmy niestety przegłosowani przez Europejską Partię Ludową. Mówię niestety, bo polska frakcja Platforma Obywatelska i PSL nie miały w tej sprawie nic do powiedzenia. Zostało przyjęte sformułowanie, które cofa nas w mówieniu o integracji tych krajów o jakieś 15-20 lat. Będziemy dalej walczyć o to, aby jakiś sygnał członkostwa został w tej rezolucji zawarty. Być może również ta dzisiejsza konferencja przyczyni się do tego, że Platforma Obywatelska bardziej uaktywni się w tej sprawie, będzie mogli liczyć na bardziej aktywne wsparcie. Tyle wstępu, proszę bardzo o pytania. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Panie pośle, ja chciałam troszeczkę inny temat i zapytać o Radę Bezpieczeństwa ONZ i o rezolucję wczorajszą, czy z tej nocy, dotyczącą Libii, w której nie wyklucza się interwencji militarnej. Udział w takiej ewentualnej akcji militarnej zadeklarowały już między innymi Francja i Norwegia. Czy pana zdaniem Polska również powinna wziąć udział, jeżeli do takiej sytuacji oczywiście dojdzie? W jaki sposób powinniśmy się angażować w tę libijską sprawę? Po pierwsze, zalecałbym rządowi polskiemu daleko idącą ostrożność i ostrożne przedyskutowanie tej sprawy na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ten mandat przychodzi za późno, ten mandat nie przesądza decyzji wojskowych, daje tylko otwartą drogę polityczną. Ja chcę zwrócić uwagę, że gdy był moment, w którym powstanie libijskie można było skutecznie poprzeć i było z kim rozmawiać, była jakby substancja do również wywierania presji na dyktatora, no, tego typu rezolucji nie mieliśmy i dlatego tego typu rezolucja nie skonfrontowana z sytuacją on ground, czyli z tym, co się dzieje w Libii, może doprowadzić do zupełnie absurdalnych rozwiązań, w których my zdecydujemy się na jakiekolwiek działania zbrojne, będzie już po powstaniu, to będzie oznaczało, że państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego wypowiadają wojnę reżimowi, który uznawały przez 40 lat. No to gdzieś jest granica absurdu, dlatego myślę, że zanim zagrzmią działa, niech zagrzmią rozumy, a na razie z tym jest trochę gorzej. Bardzo proszę. Panie pośle, Marta Chodzińska, Polsat Wydarzenia. Jest już odpowiedź naszego rządu na tą rezolucję. Minister Klich w wywiadzie dla Polsat News powiedział dziś rano, że nie będzie zaangażowania Polski militarnego, będzie zaangażowanie jedynie wysłaniem sił transportowych, na przykład do transportu uchodźców. Czy to jest słuszne stanowisko pana zdaniem? Ja nie znam, nawet nie udaję, że znam. To, co pani relacjonuje, brzmi obiecująco. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim poznać stanowisko polityczne, dlatego że takie plastry, takie
gesty kosmetyczne, one brzmią dobrze, też nie będziemy strzelać, a będziemy ratować uchodźców, no to jest de facto przyzwolenie na interwencję zbrojną. Ja mam w tej sprawie poważne wątpliwości. I nie dlatego, że mam wątpliwości co do tego, kim jest pułkownik Kaddafi i wszystko to, co związane jest z jego rządami, tylko mam wątpliwości, czy środki militarne podejmowane w niedoczasie albo po czasie, czy one doprowadzą do właściwego efektu. I dlatego chciałbym, aby zanim w tej sprawie rząd polski podejmie działania, na przykład związane z wysłaniem wojska za granicę, przecież ktoś tych ludzi miałby transportować. No to się nie odbywa tak, że gdzieś stoi statek, oni dopłyną poza wodami terytorialnymi, tylko to jest operacja militarna, zbrojna, żebyśmy mieli jasne przekonanie, że robimy rzecz słuszną, co nie jest trudne, i że robimy rzecz skuteczną, co jest znacznie trudniejsze. Panie ministrze, chciałam dopytać jeszcze o sprawę ustawy reprywatyzacyjnej. Ten temat wraca do nas jak bumerang. Ostatnio, mówiąc kolokwialnie, dostaliśmy burę od Stanów Zjednoczonych. Minister Sikorski odpowiedział w radiowej Trójce dość ostro. Powiedział, że gdyby Stany Zjednoczone chciały się zaangażować w ratowanie Żydów, zbombardowałyby tory prowadzące do obozów śmierci, a Polska swój dług w stosunku do narodowości żydowskiej już spłaciła. No, muszę powiedzieć, że to jest bardzo oryginalny sposób odkrywania historii przez ministra spraw zagranicznych, który wraca do dawnej wysokiej formy, przyzwyczaił nas do tych szlagwortów typu pakt Ribbentrop-Mołotow, mowa o rurociągu i tak dalej. Ja chcę zwrócić panu ministrowi Sikorskiemu uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, z punktu widzenia historycznego minionych 60 lat, to Stany Zjednoczone były wielkim przyjacielem społeczności żydowskiej, a nie Polska Rzeczpospolita Ludowa, ani Rzeczpospolita Polska. Takie są fakty. Niezależnie od tego, jak konkunktatorsko i mało szlachetnie zachowywał się ten kraj, Stany Zjednoczone, w czasie II wojny światowej, przypomnę, że to od polskiego emisariusza Jana Karskiego prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście dowiedział się o Holokauście, osobiście dowiedział się z najbardziej wiarygodnych źródeł. Mimo to Stany Zjednoczone z powodu prowadzenia geopolityki nie podjęły działania w tej sprawie. I to jest fakt bezsporny, historyczny. Wydaje mi się, że Stanom Zjednoczonym odpowiednio często to zostało już przypomniane, i my, mówiąc o swoich rozrachunkach z historią, nie powinniśmy tego typu argumentów poruszać. Dlatego, że rozmowa o reprywatyzacji, czy też o zadośćuczynieniu za utracony majątek ze środowiskami żydowskimi, dotyczy moralności i dotyczy przede wszystkim polskiej wrażliwości, jeśli chodzi o tę sprawę. I żadne Stany Zjednoczone nam w tej sprawie ani nie pomogą, ani nie powinny nam zaszkodzić. Uważam za błędne ogłoszenie przez rząd polski, że zostaje wstrzymana ustawa reprywatyzacyjna, bo nigdy nie było w Polsce dobrobytu takiego, że mogliśmy po prostu tą sprawę załatwić. A po drugie, uważam, że argumenty, które minister spraw zagranicznych, wielki przyjaciel Ameryki i osoba o gruntownym wykształceniu historycznym, jak wielokrotnie nas przekonywano, wyciąga, one są kontrproduktywne. Tymi argumentami niczego nie załatwimy. Niczego nie załatwimy, bo nikt poważnie nie myślący, i to jeszcze przepraszam, no powiem to tak, antykomunista powołuje się na 40-milionowy deal Stanów Zjednoczonych z ówczesnymi władzami, które podobno mają sprawę załatwić. To jest niepoważne. W innych rzeczywistości podpisywano tamte porozumienia, a my, wolny kraj, mamy obowiązek przede wszystkim wobec siebie, aby ze społecznością żydowską, myślącymi ludźmi, otwartymi na rozmowę, załatwić to inaczej. Nie ma dzisiaj mowy o reprywatyzacji, może być mowa o zadośćuczynieniu. I powinniśmy w naszym interesie prowadzić w tej sprawie dialog do momentu, w którym oni zrozumieją, że my jesteśmy gotowi coś zrobić, a my będziemy naprawdę szczerze chcieli coś naprawdę zrobić. Nie tak załatwia się wielkie sprawy, i powiem szczerze, że ja jestem zażenowany tego typu wypowiedzią. Bardzo proszę, pani redaktor. Marta Rawicz. Ja jeszcze chciałam dopytać o rezolucję ONZ-u. Jak pan myśli, na ile ta rezolucja i ustanowienie strefy zakazu lotu, jeżeli się w ogóle uda, może pomóc powstańcom w Libii, bo Kaddafi jest bliski zdławienia tego powstania. Znaczy, uważam, że starałem się to bardzo delikatnie powiedzieć, że to jest najgorsza rzecz, najgorszy timing, dlatego że on rozpala nadzieję u tych ludzi, którzy walczą, a tak naprawdę nie daje im żadnej skutecznej obrony, dlatego że dzisiaj to powstanie tak naprawdę
ja nie znam szczegółów, nie znam liczb, to jest tylko kwestia czasu. Środki materialne i lojalna armia są po stronie Kaddafiego, obojętnie jak nam się to podoba. Dlatego no cóż, Rada Bezpieczeństwa zrobiła być może coś, co poprawi samopoczucie członkom Rady Bezpieczeństwa, natomiast z punktu widzenia tego, co dzieje się w Libii, obawiam się, że to jest w niedoczasie albo po czasie. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję Pani Ministrze, bardzo. Dziękuję bardzo.